11 października 2019. Tak wygląda Gunera Manicata po przymrozku, minus 4 stopnie. Jak wcześniej pokazywałem na którymś tam z filmików, wcześniej zaczęło ją łapać jakieś choroby. To chyba nie była choroba grzybowa. Dowiedziałem się, że to, te plamy takie mogły być spowodowane przez złą gospodarkę wodną rośliny, z tym, że może źle pobierać wodę lub może mieć za sucho. Jestem skłonny myśleć, że było raczej za sucho, ponieważ przy wykopywaniu w tym miejscu rosła kolokazja white lava, tam rosła alokazja odora. Te bryły korzeniowe po wykopaniu były przerośnięte przez drobne korzenie brązowe, takie od świerku. Ten świerk niesamowicie pije wodę. Niby to jest drzewo iglaste, ale strasznie tutaj wysusza wszystko. Gunera nie ma tutaj podłączonego nawadniania. Będę musiał ten błąd naprawić w przyszłym roku. Podlewałem ją no dosyć sporo, ale to chyba za mało było. Będę musiał tutaj doprowadzić coś, jakiegoś węża, który będzie non stop doprowadzał wodę. Lub po prostu z bidy, jak to się mówi, jest metoda, żeby wkopać na około kilka butelek po wodzie mineralnej, na przykład z małymi dziurkami, i uzupełniać po prostu wodę w tych butelkach, i woda będzie się przesączać powoli do gruntu. Taka mała, takie małe nawadnianie, najprostsze, tak? No, ale to dla kombinujących, ale chyba raczej podłączę jakiegoś węża. Dobra, zmieniłem temat, więc tak wygląda Gunera. Jest w opłakanym stanie, liście zwiędły, zbrązowiały, zachorowały. Serducho jako tako, tutaj nowy liść wygląda dosyć dobrze. O, jak widzicie, te wszystkie liście po wykopkach, po odcięciu od bananów, wszystko tutaj ląduje. Specjalnie dla Gunery, żeby tutaj zrobił się dla niej kompost. Do wiosny to zdąży się rozłożyć, a wiosną jak zwykle będą ściółka, 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 jeszcze raz ściółka, taka ala permakultura tutaj powstanie. Tutaj jest bardzo mnóstwo, bardzo dużo tych, jak to się mówi, dżdżownic, tak? Które tu przerabiają ten materiał roślinny na glebę i roślina z tego korzysta. Także jeszcze tutaj ponasadzając za dużo, ta Gunera nie była tak fajnie wyeksponowana. Zostawię jej to miejsce tak jak jest, bez dosadzań tutaj naokoło niej. Te rośliny, co tutaj powsadzałem, będą posadzone tu. Będę się pomału pozbywał tych wszystkich, albo nie pozbywał, może zredukuję po prostu ilość tych funki. One były tu wsadzone chyba kilka lat temu, z 5-6 lat temu, i tak się porozrastały, że hej. No i teraz pozostanie mi tylko co zrobić z tą Gunerą. No poobcinam te liście, bo to już nie wygląda, one już jej nie służą. Ale sztywne sztywniaki. Odłożę je na bok. Niedługo będzie ocieplenie na weekend, będzie po 20 parę stopni. Taka szajsowata pogoda, że trzeba było wszystko ratować przed mrozem, a teraz będzie można wszystko na te kilka dni powyciągać, ale ja tego nie będę robił, bo już mi się po prostu nie chce latać z donicami. Może wyciągnę jedynie kilka alokazji, żeby złapały jeszcze trochę słońca. A Gunera z obciętymi liśćmi, bez liści będzie sobie się wietrzyła, tak? Tak samo Gunera tinctoria, która nie jest aż tak bardzo zniszczona jak Manicata. W ogóle tinktorie są mniejsze, ale bardziej odporne niż Manicata. Będzie się wietrzyła, a później jak przyjdzie pora, te liście wylądują
na serduchu. Będą służyły jako taki parasol dla niej. Wbije się kilka kołków, owinie streczem, no i do środka liście, i tak będziemy zimować, tak jak poprzedniej zimy. Także ta gunera prawdopodobnie niedopita jest. Za mało dostawała wody i zaczęła chorować. A gunera, jak mało dostaje wody, liście jej opadają. Ja wtedy podlewam, ona wstaje, ale tak nie powinno być. Powinna mieć non-stop nawadnianie. I to kropelkowe najlepsze. Nawadnianie kropelkowe. Wąż jest pod miskantem. Aż do tej pory, gdzie tutaj zachodzi za tą hortensję. Zrezygnuję z tej hortensji, dam tutaj gunerze. I chyba tak zrobię. Będzie dodatkowo podlewanie i miskantu. Miskanta, który się już położył od wiatru też. I będzie nawadniana gunera. No, przekopywać jej stąd nie będę. Tu będzie miała swoje miejsce docelowe. Chyba że kiedyś wytnę ten świerk, ale w co wątpię. To wtedy już nie pobierałby wody tutaj z otoczenia. Gunera by sobie spokojnie rosła, ale nie. Chyba świerk jednak zostanie, a gunera będzie musiała kroplówkę dostać. Co mogę jeszcze o niej powiedzieć, co w tym roku się u niej zmieniło? Jak widać, tu z boku, na dole, ten młody listek zaczęła wypuszczać tu od dołu, tak że będzie się tworzyła tutaj nowa roślinka, nowy odrost. Tak samo wydaje mi się, że to serducho, tak jak tutaj jest, tak tutaj przedzieliło się w jakiś sposób i chyba tutaj wyrośnie w drugą stronę też serducho. I tam jeszcze na dole jakiegoś śmiecia mi tu przywiało, jakiś kawałek woli. Tutaj będzie też następna roślinka. Czyli trzy zaczątki nowych odrostów. Nie będę sprzedawał, nie będę oddzielał, bo ta gunera ma rosnąć ogromna, gęsta i piękna. Chyba że będą nadwyżki z nadwyżek, to wtedy. A teraz to nie ma szans. Jak tam wasze gunery? Bo widziałem zdjęcia na Facebooku też. U niektórych te gunery oberwały od mrozu i też nieciekawie wyglądają. Tutaj jeszcze kwiatostan jest. No niestety. Jak było cały sezon, pogoda w kratkę, raz ciepło, raz zimno. Tak jest do tej pory. Mogło być tak jak jest teraz. Teraz jest chyba z 18 stopni. A na weekend ma być po 25. A kilka dni temu, znaczy kilka dni, no kilka nocy temu było minus 4 stopnie. Także basio oberwały też. Liście u basio zostały zmrożone. Ja je już obcinałem. Tutaj są te liście basioka zmrożone, brązowe. Tak będę zimował basio. Tutaj jeszcze kolokazję skulenty nie wykopałem. Basio dostanie tutaj taką budkę styropianową i sobie będzie czekał na następny rok. A, co ciekawe, papirusom nic się nie stało. Papirusy tutaj stały w ten mróz. Żadnych zmian na nich nie widać. Także cibora zmienna jest odporna. A tutaj mamy jeszcze, o, jak paulownia wygląda. Paulowni też się oberwał. Rącznik tutaj w kącie takim, nic mu się nie stało.
rybki już bardziej leniwie pływają. Woda przymarzła. Oj, jesień idzie, wiecie co, nie lubię tego. Lubię ciepłą jesień. O, bez takich nagłych mrozów, a później żeby znowu było ciepło. Jak już ma być zimno, to niech będzie cały czas zimno. Jak ma być ciepło, to niech będzie ciepło. Dobra, moje filozofowanie. Gunnera Manikata po przymrozku. Pozdrawiam, na razie.